Miałem przygotowany wiersz Leopolda Staffa o tym, że pada deszcz, a tymczasem jest piękne słońce. Niemniej zbliża się październik i my się z tego powodu bardzo cieszymy, bo to oznacza tylko jedno, coraz bliżej do premiery Cudzoziemki. Udało mi się namówić Anetę Jankowską. Udało się. Na rozmowę, która przy tej produkcji zajmuje się dramaturgią ruchu. Cześć Aneta. Cześć. Słuchaj, na początek chciałem cię zapytać właśnie o Cudzoziemkę. Co myślisz o tym tekście jako w ogóle materiale wyjściowym do również twojej pracy? Myślę, że jest tam tak dużo schematów relacyjnych i psychologicznych i powiązań familijnych i właśnie schematów ludzkich, w które wchodzimy, w których żyliśmy albo w których widzimy, że żyją inni, że jest to świetny punkt wyjścia tak naprawdę do pracy nad tekstem, ale też nad przede wszystkim nad każdą z tych postaci indywidualnie. Ich drogą i tak naprawdę gdzie jest źródło tego, że tacy właśnie są, a też takich właśnie tego, co w nich jest, a czego nie ma, to znaczy tego, co dostali z czym wyszli z tego schematu, w którym żyli, co ponieśli dalej w swoje życie i na przykład w przypadku Władysia czy Marty, tworząc kolejne rodziny, a tak naprawdę czego właśnie nie dostali i czego szukają przez cały czas. No właśnie, a słuchaj, w związku z tym, bo to też jest bardzo ciekawe, to nawiązując do tego, co powiedziałaś, to, co się jakby dostaje, albo to, czego się też nie dostaje, to też ma w jakimś sensie wpływ na nasze ciało. Tak. Jestem bardzo ciekaw, jak w związku z tym, jak jakby z tym pracujesz, nie? No bo to też jest opowieść właśnie o tym czymś, co się ukrywa, co się też jakby odkłada w ciele, co się gdzieś później wyrzuca z siebie w jakimś takim na przykład bardzo skrajnym momencie. Czy to też jest jakby dla ciebie jakiś taki punkt wyjścia właśnie do pracy z ciałem, z aktorami? Tak, dlatego też moja praca polega na tym, że tak naprawdę jestem od początku prób i od razu pracujemy przez ciało. To znaczy częściowo te próby polegają właśnie na tym, że prowadzę, to jest bardzo taka intuicyjna praca, wprowadzam w improwizację aktorów poprzez budowanie swojej własnej postaci początkowo, później dochodząc do relacji i wzajemności. Niemniej jednak wszystko wydobywając z ciała, to znaczy właśnie gdzie ta w ogóle postać jest zapisana, gdzie ona się zapisuje w ciele, gdzie jej traumy się zapisują w ciele, w związku z tym jak może wyglądać jej ciało, jak może się poruszać. Od dosłownie mimiki po większy ruch, ale też przede wszystkim po kompozycję grupową, ponieważ no właściwie to jest taki też tekst, że tutaj są te indywidualne postaci, ale one nie żyją bez relacji. Więc to jest wszystko w kompozycji grupowej. Także prowadzimy bardzo często właśnie, znaczy gdzieś tam w większości tych prób jest prowadzona właśnie przez taki proces ruchowy, który właśnie ma na celu wydobycie i ukazanie w ciele tego, gdzie coś się zapisało, gdzie coś właśnie, z czym wychodzimy, a z czym nie. I tak, no ciało, oczywiście to jest też etap przewalania prywatnych tych rzeczy, które my mamy sami w sobie zapisane w ciele, a najpierw właśnie wywalania sobie tych rzeczy, a potem tak naprawdę szukania faktycznie tej postaci, gdzie ona akurat ma i odpowiadania sobie na to pytanie. Odpowiadania w ogóle na wiele pytań, po prostu na wiele pytań i to odpowiadanie przez ciało, bo niesamowite jest, jak różne nasze przeruchy
czy właśnie reakcje rzeczy, ciała nie zauważamy, są, nie zauważamy w ogóle, a one są po prostu zapisane już w nas. Mm-hmm. I... No super, brzmi to jak taka bardzo misterna praca. I fajnie, bo to tak jak tego słucham, to rozumiem, że z tych indywidualnej pracy, z tej indywidualnej pracy z aktorami później też w pewnym sensie komponują się też takie wspólne obrazy, no bo pewnie to też ciało się inaczej trochę zachowuje w kontakcie z konkretnymi tak. postaciami, inaczej jakby większej zbiorowości, to... No tak, to... no też jest coś takiego, że jakby właśnie bardzo szybko w sumie weszliśmy w tę relacyjność, tak jak mówię, w tym tekście jest sam, jakby w ogóle w tym obrazie tej cudzoziemki, tej rodziny już samo w sobie jest zapisane po prostu relacyjność z każdej strony, tam nie istnieje, tam nawet te indywidualności, wręcz nawet super było się skupić na tych indywidualnościach, ponieważ one są zawsze w kontekście kogoś. Mhm. Więc tak naprawdę było wspaniale wydobyć i dalej jest super wydobywać jednak te indywidualności, że jednak każdy z nich jest osobną postacią. Niemniej jednak ukazaną właśnie w tej takiej grupowej relacji. Więc tak naprawdę szybko weszliśmy na te tory wspólnego robienia i tworzenia i wejścia w te wszystkie improwizacje, co też od razu oczywiście otwierało kolejne i etapy i też powiększało te sceny o właśnie, że tak naprawdę też w ten sposób budując, otwierając ciało, otwieraliśmy też słowo, to znaczy, że scenariusz jakby też powstał. W pewnym sensie samo to morfuje, poczkuje tak, się, tak, jakby tak, rozwija. Tak. Że przez ciało, po prostu ciało mówi, więc słowo też się pojawia i chce mówić. I stąd też duża część jakby też takich właśnie rzeczy wynika, tak naprawdę scenariuszowych wynika z tego procesu ciała, co im się pojawia prawdziwego w tym mówieniu do siebie nawzajem. No jest to bardzo intrygujące. Bardzo fajnie będzie to zobaczyć na scenie, efekty Twojej pracy, no i też efekty pracy aktorów, bo muszą to siłą rzeczy przez siebie przepuścić. To jest ich efekt pracy. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Jeszcze zanim zaprosimy Państwa na premierę, to takie pytanie na rozluźnienie. Jedno skojarzenie Twoje z Poznaniem. Z Poznaniem? Ojejku, przyszły mi teraz takie stukające głowy, akurat koziołki, ale nie wiem dlaczego. Pierwsze co mi przyszło teraz, ale tak naprawdę mam mnóstwo skojarzeń z Poznaniem, bo kocham Stadele, kocham ten park i w ogóle bardzo dobrze się czuję w Poznaniu, więc mam takich dużo skojarzeń. Restauracje, Plac Wolności, chodniki, bo miałam też skojarzenie właśnie, że chodniki, ale właśnie zobaczyłam tylko te stukające głowy i oczywiście w ogóle i słodycze. Nie wiem, ale słodycze mi się kojarzą też. Super, ale to są pozytywne skojarzenia. Tak, tak, mam same bardzo pozytywne skojarzenia z Poznaniem. Ekstra. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie na premierę Cudzoziemki w reżyserii Katarzyny Minkowskiej już na początku października. Do zobaczenia w Teatrze Polskim w Poznaniu.